Po raz 21 zawodnicy startujący w jednej z najbardziej wymagających konkurencji sportowych zjawili się w Sławie, by zmierzyć się z trasą 1/3 Ironmana. Prócz koronnego dystansu festiwal triatlonowy zgromadził tłumy dzieci i młodzieży, a także wyjątkowo miłośników kina. Na sławskiej plaży odbył się plenerowy pokaz filmu Najlepszy, opisujący historię życia Jerzego Górskiego, legendy triatlonu i głównego organizatora sławskiego festiwalu. W niedzielę 22 lipca o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Sławie w ramach serii koncertów pod nazwą Muzyczna Uczta u świętego Michała Archanioła odbył się koncert zespołu Rzeka Niemen. Zebrani miłośnicy twórczości polskiej ikony muzycznej mieli okazję usłyszeć takie przeboje jak m.in. Czas jak rzeka, Sen o Warszawie, Wspomnienie czy oczywiście Dziwny jest ten świat. 18 lipca burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła zorganizował spotkanie i wizytację pałacu w Sławie. Udział w niej wzięli potencjalni inwestorzy oraz lubuska wojewódzka konserwator zabytków, która z chęcią rozmawiała o pewnych przebudowach w pałacu. Podczas spotkania wspólnie z konserwatorem zabytków omówiono kwestie przyszłych remontów, ewentualnych zmian, jakie można dokonać w zabytku. Konserwator pozytywnie odniosła się do propozycji przebudowy i uwag dotyczących remontu wnętrza. W lipcu wspominamy patrona pielgrzymów i wędrowców, jednego z 12 apostołów świętego Jakuba zwanego Starszym. Do jego grobu rokrocznie pielgrzymują piątnicy z całej Europy i świata. 19 lipca do Santiago de Compostela dotarła grupa wschowian skupionych przy parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny we Wschowie. Pielgrzymi pokonali pieszo 240 km drogą portugalską, którą przeszli w 10 dni ruszając z Porto. 14 lipca odbyły się międzygminne zawody prądu do piłki strażackiej w Przybyszewie. Na stawach pojawiło się 7 jednostek. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i prezes OSP Przybyszów Walerian Gierek. Po 5-godzinnej rywalizacji zwycięzcą została jednostka OSP Konradowo, która pokonała w finale OSP Potrzebowo dopiero po rzutach karnych.